czwartek, trzeci dzień października, witam na CryptoFlash, szybkie informacje ze świata kryptowalut z rękami tradycyjnymi. Zaczynamy od nich, wczorajsze zamknięcie SP500 czy Dow Jones. Tutaj z trudem utrzymanie wzrostu, rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie wciąż obciążają rynki. Lepsze dane o zatrudnieniu, jednak potencjał wzrostu został ograniczony przez rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Środowy raport krajowy w USA o zatrudnieniu wskazał, że w sektorze prywatnym w USA we wrześniu zatrudnienie wzrosło o 143 tysiące, przekraczając szacunki na poziomie 103 tysięcy, co jest sygnałem świadczącym o sile gospodarki. W dniu jutrzejszym obserwowany raport o zatrudnieniu za wrzesień. Prezes Fed Richmond Barkin powiedział w dniu wczorajszym, że mediana prognoz polityki Fed na resztę tego roku to 50 punktów bazowych cięć. Główne indeksy znalazły się na minusie po tym, jak Iran oczywiście późnym wtorkiem wystrzelił serię rakiet w kierunku Izraela. Tesla spada o 3% po tym, jak producent pojazdów poinformował, że dostawy w trzecim kwartale były niższe od szacunków. Akcje spółek energetycznych odnotowały w środę pewne spadki. Nieoczekiwany wzrost zapasów krajowej ropy naftowej osłabia wcześniejszy wzrost spowodowany rosnącymi obawami o potencjalny spadek wydobycia na Bliskim Wschodzie. Co słychać w Azji i Japonii? Tutaj wzrost, jen słabnący. Ryzyko dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w tym roku zmalało. Gorączkowa zwyżka na giełdzie w Hongkongu nieco wyhamowała. Japonia, bank centralny, decyzja w sprawie dalszych czy też wstrzymania się stóp procentowych. Bank centralny będzie ostrożnie podejmował decyzję o podniesieniu stóp. Bitcoin ETF Low Table wczoraj jeszcze dane na minus 52 miliony dolarów. Ethereum ETF na plus 19,8 miliona. Mapa likwidacji na dziś pozycje long short dolna, warstwa w okolicach 59 600. Ostatnie 24 godziny na większe likwidacje ogółem 238 miliona, long 179, short 59,28. Long versus short, spójrzmy, 32% bullish, 22% very bullish, neutralne 22%, zamalały nam drastycznie pozycje bearish. Ratio wygląda już inaczej, short 56,7 i tu jest wzrost z okolic 51%, 53% w perspektywie ostatnich dni. Account tutaj wzrostowo w pozycjach long 63,38%, ostatnie przejście powyżej 60% miało miejsce, jak widzimy, 1 września. I dużo, dużo wcześniej nie było widoczne. Aby zobaczyć to dalej w interwale 24 godzin, dopiero tak w połowie tamtego miesiąca mieliśmy 65 przed tymi wzrostami. Sytuacja futures, order book, interwały, sytuacja do bronienia 58 tysięcy, ponad 10 tysięcy sztuk. Sytuacja spot, tutaj mniejsze interwały, ściana 61 900, nieduża oczywiście zmienność z minuty na minutę. Funding rate, co słychać, 0,007, stabilnie od wczoraj. Open interest z wolumenem, czy mamy już większy wolumen zmian, a jednocześnie podobny do wczorajszego, malejący open interest. Co słychać w Glassnode, hot waves, spójrzmy tutaj na sytuację dawno niespoglądaną w ostatnim czasie, czy wieloletnie adresy pobudzone. I tak zobaczmy na interwał 10 lat, tutaj bez różnic 7-10 lat, wzrostowy o ponad 1% widoczne, jest to zdecydowanie na minus 5-7 lat 8%, malejące na plus 3-5 lat 15%, na dziś podobnie 2-3 lata 7-8 malejący. Także więcej pozytywnych sygnałów wieloletnich z tego co widać, rok do 2 lat wzrost 1%, 6 miesięcy, tutaj już nas to bardziej interesuje, krótkoterminowi bardziej w cudzysłowie 6 miesięcy, 12 miesięcy, obecnie 14,5%, wcześniej to wynosiło 8%, także tu jest wzrost ponad o 80%, bardzo dobry czynnik, 6 miesięcy, 3 miesiące, 6 miesięcy, 5%, wzrostowo 11, 7, 8, 6, zakończone, podobny czas, interwał procentowy, miesiąc do 3 miesięcy, 7%, malejący, także ten nabytek w kwestii miesiąca do 3 miesięcy jeszcze nie tak powrotni, podobnie tydzień do 1 miesiąca, a w interwale podobnym też lekki tutaj wzrost, malejący, nie aż tak źle, ujmując w perspektywie potencjalnych tutaj wzrostów na rynku. Kluczowe momentum to jest interwał 6 miesięcy, 12 miesięcy oraz ten brązowy 3 miesiące, 6 miesięcy. Ogólnie w perspektywie tego indykatora, który dość ciekawie pokazywał w historii szczyty momentum, czy też lokalne szczyty. I to jest mój ulubiony, jeden z indykatorów. Stablecoin Aggregate Subbase, co słychać tutaj. Ostatni dzień pierwszego mieliśmy lekki trend spadkowy w Total Aggregate Stablecoin, to 5, ogółem jest wciąż pozytywnie, jedynie USDC, lekki, znikomy spadek. Capital Flow w posiadaczach krótkoterminowych, co tutaj słychać? Bardzo pięknie wygląda momentum, czyżby tutaj nadchodził realized price, jeden tydzień do jednego miesiąca, ta pomarańczowa przecięcie nad miesiąc do 3 miesięcy, a to oznacza potencjalnie dość ciekawe momentum na rynku, czyli te zielone warstwy wzrostowe, które nam w
wcześniej się ujawniały. Oczywiście nie zawsze, bo też to był przypadek innej sytuacji na rynku. Także wiele czynników jest to jeden z indykatorów. Hash Rebound Inversion, co słychać u górników? Nie dość ciekawie, jeżeli tutaj będzie przecięcie w dół, może być chwilowe, może być dotknięcie. Ogółem przecięcie w dół jest to negacja. Top Cap model, tutaj perspektywa wciąż dryfowania bokiem. Technical Pricing Models, co słychać w tej tutaj analizie. I tak, obecnie znajdujemy się w kwestii tutaj 111 DMA, fiolet, tak, dryfowanie, no i przed nami w górę 200 DMA. SEC odwołuje się od wyroku w sprawie Ripple zgodnie z dokumentami. Odwołanie od orzeczenia z lipca 23. Te nastąpiło w dniu wczorajszym. Oficjalny dokument można zobaczyć pod linkiem, jeżeli ktoś interesowany. Apelacja SEC nastąpiła po częściowym zwycięstwie Ripple w tej sprawie. Sędzia Analisa Torres z Nowego Jorku orzekła, że chociaż niektóre transakcje sprzedaży kryptowalut XRP przez Ripple naruszały przepisy dotyczące papierów wartościowych, inne nie, decyzja ta została uznana za znaczące zwycięstwo branży krypto, które zmaga się z niepewnością regulacyjną. SEC próbowała wcześniej odwołać się od orzeczenia za pomocą apelacji, ale sędzia Torres ją odrzucił, jednak komisja otrzymała możliwość złożenia ostatecznej apelacji po wydaniu wyroku podsumowującego. Ripple otrzymuje także licencję w Dubaju, rozszerza działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To udoskonala jego globalne usługi płatnicze. Zgoda na rozszerzenie swoich usług finansowych wzmacnia obecność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tym samym zwiększa rolę w transgranicznym ekosystemie płatniczym regionu. Dzięki temu jest to kamień milowy. Ripple planuje wdrożyć swoją infrastrukturę aktywów cyfrowych klasy korporacyjnej w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Fundusz Franklin Templeton, dostępny na Aptos FOBXX, jest to pierwszy fundusz rynku pieniężnym uruchomiony na platformie Aptos przez Franklin Templeton z polskiego Franklin Onchain US Government Money Fund. I tak Aptos będzie obsługiwał fundusz, integrując aktywa ze świata rzeczywistego. Cytując wypowiedź Aptos Foundation, aby osiągnąć tę przyszłość, musimy połączyć nie tylko światy DeFi, ale także sieci EVM i nie EVM. W 2024 roku sieć Aptos odnotowała wzrost aktywności, osiągając 115,4 miliona transakcji w ciągu jednego dnia w maju. Jak komentuje Franklin Templeton, wybraliśmy sieć Aptos ze względu na jej wyjątkowe cechy, które spełnią nasze rygorystyczne standardy przydatności dla platformy BNG. Australijscy agenci odszyfrowali frazę, aby uzyskać dostęp do kryptowalut podejrzanego. Policja federalna w Australii informuje, że analityk złamał hasło dostępu do konta kryptowalutowego należącego do domniemanego twórcy aplikacji do przesyłania wiadomości dla grup przestępczych. Wartość to 6,4 miliona dolarów. Podejrzanemu zarzuca się stworzenie zaszyfrowanej aplikacji do przesyłania wiadomości o nazwie Ghost, która według agencji miała być wykorzystywana przez zorganizowane grupy przestępcze. Ci odszyfrowują frazę na podstawie analizy urządzeń cyfrowych odzyskanych z domu J.A. Jian Yonga, domniemanego twórcy aplikacji. Jest to już drugi raz, kiedy policja przyjmuje aktywa w ramach operacji Kraken prowadzonej przeciwko domniemanemu właśnie aplikacji twórcy Ghost. Niezależnie od tego, czy próbowałeś ukryć je w nieruchomościach, kryptowalucie czy gotówce, zidentyfikujemy twoje nielegalne zdobyte dobra i zabierzemy je od ciebie, nie zostawiając cię z niczym. Tak mówi dowództwo policji australijskiej. A i tak oto na zdjęciu mowy przestępca. Binance rozszerza swoją działalność w Argentynie i gigant kryptowalutowy otrzymuje pełne zielone światło regulacyjne. Oznacza to 20 globalną zgodę regulacyjną firmy i pozwala jej rozszerzyć swoje usługi w regionie, w którym popyt na kryptowaluty rośnie. Telegram. Polityka prywatności Telegramu pozostaje niezmieniona. Założyciel Telegrama Paweł Durów potwierdził, że od roku 2018 w sprawach sądowych udostępniane są wyłącznie adresy IP i numery telefonów przestępców. Solana versus Ethereum. I tak wolumen obrotu na Solana DEX przekracza po raz pierwszy od 43 dni, przewyższa Ethereum poziom 91 miliarda USD w ciągu ostatniego tygodnia. U Ethereum natomiast 90,94. Lamborghini wprowadza samochody do gier Web3 dzięki współpracy Animoca i Motoverse. Współpraca pozwala wprowadzić na rynek pierwsze interoperacyjne pojazdy cyfrowe oparte na technologii blockchain. Lamborghini ogłasza platformę Web3 o nazwie Fast Forward, umożliwi wykorzystanie jego samochodów w grach. Obie firmy stworzą cyfrową platformę kolekcjonerską o nazwie Fast Forward. Platforma będzie współpracować z Motoverse, spółką zależną Animoca Brands. Ta prowadzi cyfrowy ekosystem pojazdów. Tak wygląda cyfrowy Lambo dla graczy Web3. Pierwsza wersja zostanie uruchomiona 7 listopada. Oprócz Lamborghini, także sprzedawca obuwia Puma niedawno nawiązał współpracę z grą piłkarską Web3. A partnerstwo pozwoli na integrację marki Puma z treściami w grze, w tym na tworzenie postaci opartych na Pumie z nowymi skórkami i umiejętnościami. Jak pisze Roleplaying Live na X, postawił nodę na Pactus Chain, mały market cap i ma rozpisać tą informację na X. Pytania także na grupie Telegram, Kryptospekulacja Chat, a także wcześniej, jak Kadabra informował, rozgrywał ten projekt jeszcze
przed tym wystrzałem konferencja token 2049 Pactus Chain. No i ten momentum jeszcze udało się złapać dużo niżej, w okolicach 0, bodajże chyba 15, może 8, to już Kodebra informuje. Osobiście projektu nie śledzę, ale tutaj chłopaki też ten projekt rozgrywają, zwłaszcza że jest jeszcze mały market cap Layer 1. DarkFi ujawnia najsilniejszy na świecie anonimowy czat w najnowszej wersji ERC. Jest to projekt kierowany przez byłego dewelopera Bitcoin Amira Takiego, grupę obrońców prywatności. Ten ujawnił uruchomienie niestabilnej wersji swojego protokołu komunikacyjnego opartego na tekście internetowego czatu przekaźnikowego. Nazywają siebie najsilniejszym anonimowym czatem na świecie. Jeszcze pod koniec kwietnia projekt DarkFi Amira Takiego, czyli określony ciemnych finansów, a misją jest stworzenie warstwy bazowej dla anonimowych aplikacji inteligentnych kontraktów. Jedną kluczową cechą projektu jest wprowadzenie pierwszej w pełni anonimowej, zdecentralizowanej, autonomicznej organizacji DAO. Jest to zgodnie z manifestem dla kogoś zainteresowanych. Także linki zawarte pod materiałem. Co słychać w danych technicznych jeszcze tutaj podsyłanych? Korelacja Bitcoin-złoto w ostatnim roku, jak tutaj przenoszą informacje, ponad 85% zgodności BTC do złota. Oczywiście każdego zostawiam do własnej interpretacji. Spójrzmy na BTC interwał tygodniowy, cena 61 400, utrzymany poziom 60 tysięcy. Dominacja BTC lekko wzrostowa, wciąż do poziomu 58%. I też zawrotka w Others dominacji Total 3 jednocześnie. Natomiast samo złoto tak w trendzie tutaj wzrostowym pod ATH wciąż utrzymujące się, ta niepewność na FIX lekko spadająca po tych sytuacjach na Bliskim Wschodzie, DXY lekko w górę. CoinGecko, co słychać w największych wzrostach, top 1000, Hippo Food Act, pozycje top 3 ponad. Zapraszam na grupę Telegram, linki pod materiałem, wczorajszy temat Glasnost, Bitcoin Perpetual Market, Directional Premium, jak to wyglądało w ostatnim ATH i jak to wyglądało we wcześniejszym cyklu, jaki poziom tutaj milionów został w kwestii long, short, płatnościach 30-miesięcznej wykonane, a także inne tematy tutaj korelowane na grupie przez użytkowników, co kupić, sprzedać, czym się dzielić, takich tematów nie poruszać. Pisze tutaj Mato, teraz albo nigdy, tak w Total Market Cap bez BTC i ETH. A także grupa druga, kryptospekulacja pod grupę, tutaj także inne tematy krypto podsyłane przez użytkowników i omawiane na kanale głównym, chociażby przesyłane przez tutaj Knarfa, projekt Creo, tutaj nie mam go ogółem pod listą. Kryptospekulacja czwartek, dziękuję.